Witajcie bobasy, po latach wracam do kolejnej odsłony Shadow of the Beast. Pierwszą część recenzowałem dokładnie 7 lat temu. Była to jedna z pierwszych moich recenzji na Amigę. Dziś już ta recenzja jest nieco przestarzała, ale jeżeli chcesz się pośmiać, to zapraszam do linka w opisie, gdzie znajdziesz recenzję sprzed laty. Gwarantuję Ci ubaw po pachy. Ale tak całkiem już na serio, jeżeli pamiętacie pierwszą odsłonę serii, to wiecie, że swoimi czasy gra wprowadziła rewolucję. Świetna muzyka, 60 klatek na sekundę, grafika, niczemu sobie historia i choć dla mnie jako młodego gracza trudna do zrozumienia, to może to dlatego, że wtedy angielski był u mnie słaby. Zaś sama gra miała i ma po dziś dzień ciężki klimat, któremu nie każdemu podejdzie. Jak na filmy Psygnosis przystało, dwójka to wszystko kontynuuje i broń Boże, nie ma tu regresu. Wręcz przeciwnie, klimat gry jest jeszcze bardziej unikatowy. A co ważniejsze, rok po premierze jedynki, dwójka wykorzystuje możliwości Amigi niemal do granic możliwości. Już samo wprowadzenie powoduje opad szczeny, ale zacznę może od początku. Po zakończeniu pierwszej odsłony naszemu bohaterowi zamienionemu w tytułową bestię udało się połowicznie odzyskać swoje człowieczeństwo. Wyglądamy jak małpolud, powiedziałbym nawet jak jaskiniowiec, ale to pozostałości po naszej wcześniejszej formie, gdzie dalej pozostają w ciele naszego bohatera siła, zręczność. One są ponad przeciętne możliwości zwykłego człowieka. Wygląd przypomina już znacznie człowieka, jednak instynkty i zachowania jeszcze pozostają zwierzęce. Wszystko to jest efektem nadmiernego upajania wieloma specyfikami, które źle wpłynęły na naszego bohatera. Jednak zły mag Maletoth nie daje o sobie zapomnieć. Za to, że uciekliśmy z twierdzy bestii, mag porywa naszą siostrę. My zaś wyruszamy do Carmon, aby uratować naszą krewną. Po drodze będziemy rozwiązywali proste zagadki, zbierali przedmioty oraz walczyli z hordami wrogów. Lecz tutaj jest konkretna zmiana, bowiem na naszej drodze napotkamy sojuszników, postaci, które nam pomogą, a jakby tego było mało, niektórzy dadzą nam cenne informacje, bądź nawet wymienią się ważnymi przedmiotami, które pozwolą nam przejść dalej i kontynuować naszą wędrówkę. Nie da się nie zauważyć, że klimat gry mocno się zmienił. Jest on teraz jeszcze bardziej mroczny, a walczymy z dzikusami, jak i istotami rodem z Dark Fantasy. Tak więc napotkamy trolle, smoki czy inne maszkary zamieszkujące okolice. Całość uraczy nas światem, który został całkiem dobrze wykreowany. Cały czas mamy wrażenie, jakby był zachód słońca, a to po prostu miejsce, gdzie słońce nie dochodzi z nadmiernego mroku, jakie panuje w tej krainie. Góry, potoki, rzeki, to wszystko zobaczymy w Shadow of the Beast 2. Efekt paraleksy też będzie ciągle nam towarzyszył i będzie potęgował ten jakże mroczny klimat gry. Co jednak trochę popsuło sam odbiór gry, to wyraźny poziom trudności, co jest dość oczywistym znakiem rozpoznawczym tej serii. Ilość przeciwników czasami jest wręcz przytłaczająca, a jakby tego było mało, efekt skoków też do najlepszych nie należy, ponieważ tutaj liczy się każdy piksel, bowiem czasem milimetry dzielą nas od doskoczenia na platformę. Elementy przygodowe też wyszły tutaj tak sobie. Mówię tutaj po sobie, że nawet zagadki, które nie są trudne, wymagają od nas uwagi, bo nie wiemy, czy za rogu, czy za naszymi plecami nie pojawi się jakiś przeciwnik, który będzie nas atakować. W Shadow of the Beast 2 jesteśmy pod ciągłym atakiem, co sprawia, że po części robimy wszystko na szybko, byle tylko nie stracić cennego życia. No i stąd właśnie sami gracze wykorzystywali pewnego rodzaju triki czy solucje, aby pomagać sobie nawzajem, by wspólnie ułatwić sobie zabawę, aby ta przygoda nie była tak irytująca, jak pierwotnie jest. Warto więc zapoznać się trochę z poradami, tak aby na początku było choć trochę łatwiej. Aczkolwiek twórcy postanowili dodać zagadki, które trzeba wykonać w określonym czasie. Oprócz odnajdywania kluczy, uruchamiania dźwigni, pojawią się też takie zagadki, w których będziemy eksperymentować co do ich działania, co oczywiście da finalny efekt, ale też może zniechęcić gracza, bowiem trzeba będzie zacząć grę od nowa, a przy takim poziomie trudności zniechęci to niejednego gracza. Nie zabraknie też triku na nieśmiertelność, który ułatwi nam zabawę, czy
czy inne porady graczy, które sprawią, że przy ich wykonaniu komputer głupieje albo wpadnie w chwilową dezorientację na naszą korzyść. Oczywiście mamy też broń, kulę na łańcuchu, która nieco ułatwi nam zabawę. Nie zabraknie też czaru błyskawicy, a za zdobyte punkty możemy kupować jedzenie albo mikstury leczenia. Shadow of the Beast 2 to najtrudniejsza z całej trylogii. Pierwsza i trzecia odsłona nie są tak trudne jak dwójka. Tym bardziej, że w drugiej odsłonie przygód Abona nie zabraknie też różnej maści pułapek i to takich, które sprawią, że zginiemy natychmiast. Często i gęsto nasze działania muszą być gwałtowne, aby ujść z życiem. Tym bardziej, że poziom trudności wydłuża maksymalny czas gry, bo dla wprawionych graczy druga odsłona bestii to tylko 30-40 minut zabawy. Gra jest na trzech dyskietkach. Komu mogę więc polecić ten tytuł? Tylko graczom, którzy są opanowani, lubiących wyzwania oraz mroczny i ciężki klimat. Jest to tytuł bardziej dla wprawionych graczy, tym bardziej, że w grze nie ma zapisu rozgrywki. Wyłączysz tytuł, grasz od nowa. Zrobisz błąd, grasz od nowa. Zginiesz, grasz od nowa. Shadow of the Beast 2 po prostu nie wybacza. A to już ostatnia recenzja w tym roku, więc ja w nadchodzącym nowym roku życzę Wam dużo zdrowia, świetnych gier, no i jeszcze więcej retro, jak i nowych recenzji. Następna recenzja będzie niestety dopiero 10 stycznia i mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Tym samym dziękuję, że jesteście i że powoli, bo powoli, ale stale Was przybywa. Z kanału nie zamierzam zrezygnować, bo tak jak nieraz mówiłem, robię to z pasji, z chęci dzielenia się z Wami wrażeniami, jak i swoimi przemyśleniami. Jeszcze raz wielkie dzięki i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się ciepło, na razie.